sobotę wszyscy ci, którzy wybiorą się do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, będą mieli niebywałą okazję, aby przenieść się do przeszłości, konkretnie do czasów rzymskich. Koledzy z Legionu 14, Gemina Martia Victrix, czyli bliźniaczego zwycięskiego, pojawili się w rezerwacie już w 2016 roku. I tym razem też złożyli propozycję, że złożą wizytę. W wiosce neolitycznej na terenie rezerwatu będzie się działo. Legion pokaże ciekawe rekonstrukcje, uzbrojenie rzymskich żołnierzy. Będzie można również zobaczyć w ich wykonaniu musztrę, która była codziennością. Sądzę, że jest to doskonała okazja, żeby trochę już w innych okolicznościach, bo mamy możliwość organizacji takich przedsięwzięć do 150 osób, zaprosić także i nieco liczniej przybyłą publiczność. Dyrektora Andrzeja Przychodniego zapytaliśmy, jaki związek mają Rzymianie z Krzemionkami i dlaczego to właśnie oni odwiedzą rezerwat. Rzymianie wydają się mieć mały związek, zwłaszcza ci, którzy stopą obutą w sandały nabite ćwiekami, jednocześnie przemieszczali się dźwigając na sobie oporządzenie militarne. Ten związek niby jest mały, a w rzeczywistości być może jednak był większy, o czym świadczy takie jedno znalezisko z terenu gminy Waśniów ze Stryczowic, z miejsca, gdzie istniał kiedyś kurhan kultury pucharów lejkowatych. Otóż w płaszcz tego kurhanu był wkopany pochówek właśnie z okresu wpływów rzymskich, zawierający nieco innego, tylko rzymską kolczugę, taką, którą między innymi używali rzymscy legioniści. Czy zatem mieli oni prawo pojawić się na Krzemionkach? Być może tak. O tym świadczą inne znaleziska z tego okresu i o tym wszystkim będziemy mogli z Państwem porozmawiać w sobotę popołudniem od godziny 13 do 18 i serdecznie Państwa zapraszamy na to spotkanie. Legioniści, historia Rzymian to nie wszystko, co przygotowało na sobotę Muzeum Archeologiczne. Takie spotkanie na Krzemionkach jak najbardziej jest interesujące dla innych grup, więc też zdecydowały się przybyć inne osoby zajmujące się okresem wpływów rzymskich, akurat odtwarzaniem tego czasu. Dlatego też i będziemy mieli reprezentantów Fundacji Terra Operta, pojawią się także nasi przyjaciele ze Staszowa, z Manufaktury Zielonych. Liczymy też na przybycie innych gości, między innymi będzie obecny kolega Mumin, który zajmuje się rekonstrukcją łucznictwa z różnych epok. To spotkanie z historią na Krzemionkach rozpocznie się w sobotę o godzinie 13 i potrwa do godziny 18. W tym przypadku nie ma obowiązku wcześniejszych zapisów, w przypadku pytań należy skontaktować się z pracownikami muzeum.